trzęsień ziemi w Chorwacji. Andrzej Duda złożył prezydentowi Chorwacji kondolencje z powodu trzęsienia ziemi. Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Chorwację. Pragnę przekazać najszczersze wyrazy współczucia i solidarności z narodem chorwackim, napisał prezydent Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej do prezydenta Chorwacji Zorana Milanowicza. Informację o przesłaniu depeszy przekazał we wtorek szef gabinetu prezydenta PR Krzysztof Szczerski. Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Chorwację, powodując ofiary śmiertelne i poważne zniszczenia materialne. Pragnę przekazać na pana ręce najszczersze wyrazy współczucia i solidarności z narodem chorwackim, napisał prezydent Duda w depeszy skierowanej do Zorana Milanowicza. Andrzej Duda wyraził w depeszy głęboką nadzieję, że szybko i sprawnie przeprowadzona akcja ratunkowa pozwoli uratować spod gruzów wszystkie osoby, które mogą jeszcze czekać na pomoc. Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,3 znajdowało się w odległości 3 km od liczącego ponad 15 tysięcy mieszkańców miasta Petrinja, 47 km na południe od Zagrzebia. Wstrząsy były odczuwalne w całej Chorwacji, a także daleko poza jej granicami. W mieście Petrinja zginęła 13-letnia dziewczynka, była ona pierwszą ofiarą śmiertelną kataklizmu. Po kilkudziesięciu minutach pojawiły się doniesienia o kolejnych ofiarach, najpierw o 20-letnim mężczyźnie, który poniósł śmierć w niewielkiej miejscowości Majska Poliane, w pobliżu miasta Glina, ok. 10 km od Petrinji. Chorwackie media podają, powołując się na lokalne władze, że w trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej 5 osób. Dziesiątki osób są ranne. W Petrinji i okolicznych miejscowościach trwa akcja ratunkowa. Gruzy zawalonych budynków przeszukują służby ratownicze z psami, wyszkolonymi do poszukiwania żywych osób. Zdjęcia zamieszczane w chorwackiej prasie pokazują ogrom zniszczeń, zawalone budynki, sterty połamanych konstrukcji i pierwsze zapalone znicze, które pojawiają się na gruzach.